Czy uważa pan, że segregacja śmieci jest istotna? No oczywiście, wskazana nawet. Bardzo ważna. Powinniśmy chronić swoje środowisko. Trzeba wszystko robić, żeby segregować śmieci. Oczywiście. Czy segreguje pani śmieci na co dzień? Tak, u nas w domu się segreguje. Segregujemy plastiki, segregujemy odpady biodegradowalne, także wszystko mamy posegregowane. Tak. Tak, naturalnie. Codziennie. Tak. Tak? Tak, segreguję. Czy wie pan, gdzie w Malborku znajduje się punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych? Tak, proszę panią, na Degola w Zakładzie Gospodarki Komunalnej. Nie. Na Degola 70. Nie. Tak. Nie. Szok? Nie mam pojęcia. Czy wie pani, jakie pojemniki są do jakich rzeczy, typu plastik, papier i szkło? Plastik żółty, pojemnik do szkła zielony, a do papieru niebieski. Plastik ma na kolor żółty, szkło ma zielony. Na plastik jest na pewno żółty. Papier? Chyba niebieski. Zielony, żółty i czerwony, tak? Nie pamiętam, ponieważ w Malborku nie ma kolorów, są tylko napisy. Czy wie pan, co to jest recykling? Tak. Nie. Tak. Tak. To jest coś w tym stylu, że jakieś tam odpady później przemieniamy i tak jakby one są dalej wykorzystywane do dalszego użytku. Co można byłoby zmienić w Malborku, żeby środowisko było czystsze? Mniej śmieci produkować, tak najprościej, a jak to zrobić w praktyce? Wymienić piece, tylko na nich nie ma dotacji w Malborku. Więcej osób jakoś zachęcić do tego. To chyba ludzi by trzeba było zmienić, żeby troszeczkę bardziej się do tego przyczyniali, no bo jednak myślę, że to chyba wszystko od nas zależy, tak? Osoby, które wyprowadzają psy, powinny posprzątać po psach. To jest podstawowa sprawa. Na pewno duża większość, więcej informacji, żeby mieszkańcy byli świadomi. Chyba, żeby wszyscy dbali o to, tak? O segregację śmieci. To przede wszystkim, bo nie każdy to robi. Czy uważa pani, że Malbork dba o stan środowiska? Myślę, że tak. Na pewno jakaś część. Tak, myślę, że tak. Tak przeciętnie bym powiedziała. No widziałam gorsze miasta, ale jest przeciętnie. Niekoniecznie. Może jako miasto to może tak, ale ludzie to ciężko. Myślę, że są takie miejsca, które są bardzo zadbane. Takie wizytówki, że tak powiem, Malborka. Ale na pewno znalazłyby się takie zakamarki, miejsca, które mijamy gdzieś po drodze i na przykład na Piaskach jest takie miejsce wzdłuż linii kolejowej. Tam kiedyś mieszkałam i tam jest po prostu odpadownia, że tak powiem, różnych wielkich, wielkogabarytowych rzeczy, straszne rzeczy się tam dzieją często. Jeszcze trochę trzeba zrobić, żeby to było naprawdę takie przyjazne, ekologiczne miasto.